Rola fragmentów RRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metabolizmu RNA u drożdży sakarmycy sterewizje. Tak brzmi tytuł projektu, który realizuję w laboratorium. I prawdopodobnie dla większości z Was brzmi to jak totalna czarna magia. I z tych wszystkich niezrozumiałych słów najpewniej wyłapaliście dwa. Stres i drożdże. Na samym początku chciałabym skupić się na drożdżach, a konkretnie na drożdżach piekarniczych sakarmycy sterewizje, na których sama pracuję. Także jak Michał wspominał, drożdże kojarzą nam się z alkoholem i przypominamy sobie o nich, kiedy wchodzimy do piekarni. I faktycznie te dwa zastosowania drożdży są najbardziej powszechne, ale nie możemy zapominać, że drożdże są też szalenie istotne w badaniach naukowych. Tak wyglądają hodowle drożdżowe w laboratorium. Po prawej stronie widzimy szalki, na których hodujemy drożdże w postaci kolonii na podłożu stałym. Natomiast po lewej stronie widzimy kolby, gdzie drożdże są hodowane w postaci zawiesiny komórek w płynnej pożywce. I drożdże w badaniach naukowych są już stosowane od XX wieku. Mam zaszczyt przedstawić Państwu super drożdża, sakarmycę sterewizję drożdża piekarniczego, na którym sama pracuję, który w 1907 roku otrzymał pierwszą Nagrodę Nobla za badania związane z fermentacją, natomiast prawie 100 lat później otrzymał kolejną taką nagrodę za przełomowe odkrycie dokonane przez Kornberga. I kiedy w 1996 roku sekwencjonowano genom drożdżowy, od wtedy badania na drożdżach stały się jeszcze bardziej pożyteczne. Ale dlaczego drożdże są takie ważne? Drożdże stanowią fantastyczny organizm modelowy. I tak jak tutaj ten drożdż zrobiony z modeliny, drożdże stanowią model komórki eukariotycznej, czyli też takiej, jaką komórką jest komórka człowieka. Z tą różnicą, że organizm człowieka zbudowany jest z miliardów komórek, natomiast organizm drożdża stanowi pojedyncza komórka. Oprócz tego drożdże są bardzo łatwe w hodowli, szybko rosną i nie są niebezpieczne dla zdrowia. To dlatego tak są bardzo ukochane przez naukowców. Jak już mówiłam, drożdże są świetnym modelem komórki eukariotycznej i dzięki temu możemy badać różne procesy, które zachodzą właśnie na poziomie pojedynczej komórki. Możemy na przykład badać funkcje różnych białek, w tym białek człowieka. Drożdże są też świetnym modelem chorób genetycznych, ale także chorób układu nerwowego, na przykład choroby Alzheimera. Dzięki swoim cechom drożdże wykorzystane zostały do produkcji biopaliw, a nawet zostały wysłane w kosmos. Ale to oczywiście wszystko w celach naukowych. Tak wyglądają drożdże pod mikroskopem. To znaczy, mam nadzieję, że nikt nie da się nabrać, bo to nie jest prawda, to jest oszustwo. Drożdże pod mikroskopem wyglądają... Tak wyglądają. Widzimy tutaj zarysy pojedynczych komórek. Myślę, że na tym etapie o drożdżach wiemy już dosyć dużo i możemy skupić się na drugim słowie, które jest kluczowe dla mojego projektu, a mianowicie na stresie. Drżące, spocone, lodowate dłonie, irytacja, złość, bóle brzucha, mdlenia. To wszystko towarzyszyło mi kilka razy do roku podczas każdego egzaminu w szkole muzycznej. I muszę przyznać, że do dziś ten stres nie znalazł sobie w moim życiu żadnej godnej konkurencji. Ale nie możemy zapominać, że taki stres czysto psychologiczny nie wyczerpuje całkowicie tego pojęcia, bo sama definicja stresu jest znacznie szersza. I stres dotyczyć może nawet drożdży. Tylko że ten stres, który dotyczy pojedynczej komórki, jest dosyć specyficzny i przykładem takiego stresu jest stres oksydacyjny. Ale na czym on polega? Kiedy na zdrową komórkę zadziałają tak zwane wolne rodniki, wówczas taka komórka może ulec zniszczeniu. Ale zapytamy, czym są wolne rodniki? Wolne rodniki możemy porównać do pary po rozstaniu. Kiedy związek rozpada się i zakochani odchodzą od siebie, mówimy, że obrazowo, że mają złamane serca. I te osoby z tymi swoimi złamanymi sercami ruszają w świat. I w tym świecie spotykają inne pary. Czasem przez swoją ingerencję, świadomie bądź mniej, takie inne związki mogą zniszczyć. A przykładając taką metaforę na świat cząsteczek. Kiedy na stabilną cząsteczkę zadziała jakiś czynnik zewnętrzny, na przykład promieniowanie albo substancje zawarte w dymie papierosowym, taka stabilna cząsteczka może stracić swoją cząstkę. Elektron i stać się wolnym rodnikiem. I taki wolny rodnik jest silnie niestabilny i może reagować z otoczeniem. Przez co może niszczyć takie struktury jak białka, DNA czy błony biologiczne, przez co ma wpływ na funkcjonowanie całej komórki i może doprowadzić do jej dysfunkcji. Co z kolei może prowadzić do różnych chorób, w tym chorób nowotworowych. No właśnie, ale kiedy mówimy o pojedynczej komórce, to jednocześnie mówimy o całym organizmie drożdżowym.
I właśnie ja w moich badaniach sprawdzam, co dzieje się w sytuacji, kiedy na komórkę drożdża zadziałamy właśnie takim stresem oksydacyjnym. Na podstawie tych wyników, które otrzymaliśmy my w laboratorium, ale także wiele innych grup badawczych, okazało się, że kiedy na drożdża zadziałamy wodą utlenioną, która stanowi dobre źródło wolnych rodników, to w komórce takiego drożdża materiał genetyczny w postaci RNA ulega fragmentacji. Tak jak widzimy tutaj na schemacie. Ale to, co ciekawe, to te fragmenty nie są zupełnie przypadkowe, a mianowicie odpowiadają konkretnym rejonom na genach, przez co mogą z nimi oddziaływać. Na podstawie genów i informacji zawartej w genach powstają białka. Także co dzieje się w sytuacji, kiedy z konkretnymi genami oddziałują te fragmenty, które powstały w wyniku stresu oksydacyjnego? Być może zachodzi pewna regulacja w przypadku tych białek, które na bazie danych genów powstają. Ale jaka to jest regulacja i jakie są jej konsekwencje? To są te pytania, na które ja staram się odpowiedzieć w czasie realizacji mojego projektu. No więc właśnie, kiedy obserwujemy zmiany na poziomie białek, możemy też prawdopodobnie obejrzeć zmiany na podstawie właściwie dotyczące całej komórki. Obserwujemy zmiany w jej strukturze, funkcjach czy zachowaniu. Także w pewnym sensie każdego drożdża możemy postawić w sytuacji egzaminu z fortepianu. Okej, ale jakie to wszystko ma znaczenie tak naprawdę dla nas, dla ludzi? Wszyscy zajadamy się owocami i warzywami, bo mówi się nam i jesteśmy przekonani, że to jest dla nas dobre i zdrowe. I po części jest to prawda, bo w owocach i warzywach znajdują się tak zwane antyoksydanty, które stanowią dobry oręż do walki z wolnymi rodnikami. Także jak widzimy, taki stres oksydacyjny może też dotyczyć każdej komórki człowieka, tak jak dotyczył komórki drożdża. Ale ta cała wiedza, którą dysponujemy, nie byłaby dostępna, gdyby nie badania na prostszych organizmach, takich jak drożdże. Nie możemy jednak zapominać, że drożdże nie modelują tylko i wyłącznie stresu, bo ich zastosowanie jest znacznie szersze, a przykłady na ich użycie możemy mnożyć. To, co ciekawe, to w ostatnich latach drożdże zostały zastosowane do produkcji substancji w ich komórkach, jako swego rodzaju fabryki komórkowe. I to, co stało się hitem 2015 roku, to produkcja w komórkach drożdżowych tak zwanych opioidów, czyli substancji stosowanych w medycynie do walki z silnym bólem, silnie uzależniających. Przykładem takiego opioidu jest morfina. Póki co te związki są produkowane dzięki nasionom maku. Ta wydajność syntezy, którą uzyskano dzięki komórkom drożdżowym, jest stosunkowo niska. Także bez obaw nie grozi nam kolejny drożdżowy sezon Breaking Bad, gdzie naukowcy przerzucają się na masową produkcję narkotyków w komórkach drożdży, ale taka produkcja, jak się okazuje, jest możliwa. I jest to bardzo obiecujące, ponieważ stanowi to dobrą drogę syntezy także innych związków, na przykład leków antynowotworowych czy leków na choroby zakaźne. Także kto wie, co przyniesie rok 2016 i do czego jeszcze nasze super drożdże mogą się przysłużyć. Dziękuję bardzo.